Znajdujemy się, tak jak wspominałem, w starym schronie stanowiska kierowania Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Data powstania tego obiektu jest to mniej więcej 1945-48 rok. Rozbieżność ta jest związana z tym, że różne dokumenty różnie mówią o dacie powstania i oddania tego obiektu. Dlatego też nie możemy określić konkretnie, kiedy został oddany do użytku. Sam zamysł powstania tego miejsca było zapewnienie bezpiecznego zarządzania miastem w trakcie konfliktu zbrojnego, jakiejś sytuacji kryzysowej, żeby osoby z kierownictwa urzędu mogły się w bezpiecznym miejscu spotkać i zarządzać całym miastem. Takich budynków na terenie miasta Gniezna, czyli schronów, stanowisk kierowania mamy trzy. Jedno, w którym się właśnie znajdujemy, drugie na ulicy Chrobrego 36. Był to obiekt należący do Ministerstwa Łączności, czyli najprawdopodobniej była tam jakaś strategiczna rozdzielnia telefoniczna. Oraz na ulicy Dworcowej 7, czyli dworzec kolejowy. Na samym terenie dworca kolejowego i kompleksu kolejowego było bardzo dużo innych schronów i bunkrów. Dlatego też konkretnego miejsca, gdzie było to miejsce, jest trudno określić. Prócz tego znajdowały się też na terenie Gniezna trzy szczeliny przeciwlotnicze. Znajdowały się one na dawnym placu 21 stycznia, czyli obecnie placu Piłsudskiego, oraz w parku Kaczorowskiego i parku Kościuszki. Takie nasypy z podkładami kolejowymi i z szynami. Prócz tego na terenie zakładów pracy, w których znajdowały się formacje obrony cywilnej, takie schrony też się znajdowały. Oprócz tego na osiedlach mieszkalnych i tym podobnych. Zresztą jak wejdziecie Państwo do trzeciej części bunkra, bo bunkier jest podzielony na trzy części, czyli część administracyjną, w której jesteśmy, część dezynfekcyjna, w której się znajduje komora do dezynfekcji osób, które tutaj się znajdowały, oraz części socjalnej. Część socjalna wygląda prawie jak piwnica pod blokowiskiem. W części dezynfekcyjnej praktycznie to była pierwsze miejsce, jaką odwiedzały osoby, które miały przebywać w bunkrze. Rozbierały się, kąpały, dostawały nowe jałowe ubrania, żeby nie wnosić do schronu skażeń, chociażby po wybuchu bomby jądrowej. Bunkier był przystosowany do obsługi osób i funkcjonowania po takim wybuchu bomby. Jak sami Państwo widzieliście, drzwi, w którymi wchodziliśmy na dole, są to drzwi betonowe z ołowianymi wkładkami. Przed nami znajduje się tak zwana mapa planu osiągania gotowości i rozwinięcia formacji obrony cywilnej na terenie miasta Gniezna. Mapa jest mniej więcej datowana na rok 68. Pokazane są na niej zakłady pracy na terenie miasta Gniezna, które posiadały tak zwaną formację obrony cywilnej. Co? A ty właśnie z przodu patrzysz? Czemu? Dobra, to co? Ruszamy na górę, zobaczymy, gdzie mamy liczbę. 31. A i co?
patrz pod nogi, patrz. A jak to wygląda? Bo.